Cześć! Witam Was na kanale Koza Stream. Dziś coś zupełnie innego, a mianowicie odbierzemy sobie nagrody za Food Champions i Division Rivals. Ponieważ wreszcie nie pamiętam od kiedy zagrałem Food Champions, więc skoro już zagrałem, skoro można odebrać nagrody, to zróbmy. Niestety nie mamy w ten weekend totsów. Tak, to bym poczekał do piątku, ale skoro ich nie ma, to też nie ma co czekać, trzeba otwierać, więc słuchajcie, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam do stawienia łapki w górę, zapraszam do subskrypcji. Wbity Gold 3, bo dalej tradycyjnie nie chciało mi się grać, więc cieszy to oczywiście, bo mamy wtedy dobre piki, więc doszedłem do granicy tych najgorszych z najlepszych pików. Mamy też przyzwoite monety, mamy przyzwoite paczki, no i też mamy do odbioru piłkarza za Futswap. Wy napiszcie mi proszę w komentarzach, co trafiliście. Mam nadzieję, że coś dobrego, a ja otwieram pierwszy player pick. Nawet nie wiem, jak wygląda obecnie drużyna tygodnia, ale wiem, że mamy niezłe trafy. Co prawda są to zawodnicy z nie do połączenia lig. Jeszcze Zahavi jest z nie do połączenia narodowości, ale go wezmę. 8-5 oceny ogólnej, piechotą nie chodzi. No też fajnie by było otworzyć tą czerwoną paczkę za niedługo. Co prawda tam ocena ogólna chyba nie ma wpływu, ale zawsze warto iść w te wysokie oceny, a tu... weźmiemy Pele. No, ewidentnie w tej drużynie tygodnia gorsze ligi wiodą prym, bo jak widzicie, z dosyć ciekawych rejonów trafiamy zawodników, ale nie ma co narzekać. Słuchajcie, fajnie, że są te dwa piki, one mi się na pewno przydadzą. Zobaczmy w ogóle, jaka jest ta drużyna tygodnia. To nie jest kwestia tego, że chcę przedłużyć ten film albo coś takiego, tylko naprawdę, przyznam szczerze, nie mam pojęcia, kto tutaj jest do trafienia i muszę przyznać, że trafiliśmy nie najgorzej. Patrząc na te karty, patrząc na statystyki, to w sumie nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kogo chciałbym trafić. Jest Nabil Fekir, ale no tak, no to jest chyba najlepsza z tych wszystkich kart, chociaż brak, chociaż 4 gwiazdek słabszej nogi. Troszkę słabo tutaj wygląda. No i jest ten Itzo, który już naprawdę ma coraz lepszą kartę, więc w sumie to byłby chyba najlepszy traf. Ale my trafiamy 8-5, więc z tej drużyny z tej drużyny tygodnia to nie było złe trafienie. No i jest jeszcze Robertson, który oczywiście byłby znakomity, ale o nim to ja nawet nie myślę. Dobra, słuchajcie, tak więc co? Otworzymy sobie najpierw te paczki, otworzymy potem paczki za Division Rivals. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Na tym to polega. Zobaczymy, czy będzie chociaż jeden lookoutik. Jak na razie słabo. Oczywiście wszystko będę brał do klubu, ponieważ czekamy na tocy, czekamy na nowe SBC. Duża liczba zawodników nam się przyda, więc fajnie, żeby były chociaż banery, żeby były te 83. No i zobaczymy też. Dajcie znać, słuchajcie, proszę, czy chcecie oglądać tego typu filmy, czy też nie. Czy nie wrzucać tego nawet na ten kanał. Wydaje mi się, że zawsze paczki są mile widziane. Kiedyś była taka seria poranne paczki, teraz troszeczkę to inaczej wygląda, aczkolwiek na tym kanale poranne paczki nie brzmi to źle. Dawajcie oczywiście, tak jak mówię, znać, co o tym myślicie w komentarzach. Będę je czytał, zresztą czytam je bardzo regularnie. Widzę też tych ludzi, którzy nie potrafią kulturalnie wyrazić swojego niezadowolenia za serię Draft do Chwały, gdzie ostatnio byłem w gorszej formie. Ale spokojnie, ci ludzie już nie będą mogli wyrazić swojej opinii w żadnym komentarzu, co jest chyba zrozumiałe. Tak samo jak to, że w tej paczce nie trafiamy nikogo dobrego. Jesus Navas. Okej. Zawodnik, który w Manchester City potrafił wykreować sytuację niesamowicie, potrafił wyjść na pozycję do strzału niesamowicie, a potem potrafił niesamowicie nie strzelić gola. Naprawdę te serie, w których on nie zdobywał bramek, były jakieś absurdalne po prostu. To wszystko sobie oczywiście weźmiemy. Weźmy sobie tak samo kondycję. No i te modyfikatory nam się przydadzą. Reszta kart raczej na Quixel niech pójdzie. Okej, tutaj mamy jeszcze jedną paczkę piłkarzy. Okej. Nie wiem, co to jest za paczka, co prawda, ale spoko, piłkarze, może być. Naprawdę, nie mam zamiaru na to narzekać. Co prawda tym razem bez walkoutu, ale spokojnie. To jak to mówi przysłowie, darowanej paczce się w zęby nie zagląda jeszcze. Ujoła, były zawodnik Leicester City. Okej, to wszystko weźmy sobie do klubu. No i co? Paczka za 50 tysięcy. Zobaczmy, co tutaj będzie. Czy będzie walkoutik? To jest ta teoretycznie najlepsza z dzisiejszych paczek. Ale tylko teoretycznie. Mam nadzieję przynajmniej, że to nie będzie nasze najlepsze trafienie. Mamy Oscara, 83 oceny ogólnej. Bywało gorzej, ale też bywało lepiej, nie ma co się oszukiwać. No ale zawartość tej paczki jest o tyle spoko, że mamy zawodników świecących. To bierzemy sobie na Quixel. Co prawda może mogłem go wystawić na listę transferową, ale
Już, pal 6. Przejdźmy teraz do nagród za Division Rivals. Tutaj pójdziemy w opcję trzecią. Tak jak mówię, ważne jest dla mnie to, żeby nabić klub zawodnikami, których nie mam. Po prostu, żeby nabić klub zawodnikami. I mam nadzieję, że... Znaczy, nie mam nadziei, bo wiem po prostu, że wybranie niewymiennych przyniesie nam najwięcej tych zawodników. Zobaczymy. 4 mega paczki. Czy będzie jakiś mega draft? Czy będzie chociaż jeden walkout z tych wszystkich paczek? Chociaż jeden inform z tych wszystkich paczek? Jak na razie nie wygląda to najlepiej. Trafiamy Mathieu Valbuena, najlepszego kolegę Karima Benzemy. No szkoda, że tych banerów nie zobaczyliśmy. Tutaj część z tych rzeczy quickselluję, bo nie ukrywam, że one po prostu w klubie są mi niepotrzebne, zajmują miejsce i mimo, że tutaj za to nic nie dostaniemy, to ja zwyczajnie nie chcę mieć w klubie, bo kontraktów i tak mam za dużo. Jacyś menadżerowie z Championship i tak dalej w ogóle mnie nie interesują. Vandaya Metropolitana nie używamy, więc... Nie ma sensu tego wrzucać do klubu. Tych zawodników sobie podmieńmy, bo tak jak mówię, to jest ważne w tym momencie, żeby teraz szukać możliwości gdzieś zarobienia końców, gdzieś optymalizacji tego, co mamy w klubie. Zobaczmy, jeszcze 3 paczki nam zostały. Mam nadzieję, że chociaż jedna będzie dobra, ale ta nie jest tego typu paczką. Nie mamy znowuż nawet banerów. Lewe skrzydło Calhanoglu. Nie będę się wypowiadał na jego temat, bo ostatnio powiedziałem się na temat samej Castillejo i nie skończyło się najlepiej. Więc po prostu weźmy sobie tych zawodników do klubu. To weźmy sobie też do klubu. No i oczywiście wszystkie jednorazówki wraz z modyfikatorami nam się przydadzą. Herb Barcelony i tak dalej. To wszystko bierzemy na Quicksell. Słuchajcie, ja bardzo lubię Katalonię. Znaczy, bardzo lubię dumę Katalonii. Mam nadzieję, że nawet Barcelona zdobędzie, chociaż w sumie, jeżeli będzie z Ajaxem, to nie wiem, który zespół bym wolał, żeby zdobył, bo taka historia z Ajaxem, tak czy siak, nie gniewajcie się za Quicksell tego herbu, zwyczajnie nie jest mi on potrzebny. Tak jak już mówiłem wcześniej, mamy wreszcie banery, słuchajcie. No i tu będzie Naby Keita, więc mieliśmy herb Barcelony, teraz mamy zawodnika Liverpoolu. Okej. To co mogę powiedzieć? Taki półfinałowy zestaw nam się zrobił. Wydajcie znać, słuchajcie, też w komentarzach, bo ja to wszystko czytam i po to jest też ten kanał, żebym mógł mieć z wami troszkę lepszy kontakt. Dajcie znać, jak tam wasze drużyny w europejskich pucharach. No właśnie zakończył się mecz Arsenalu z Walencją, kiedy ja to nagrywam. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony naprawdę duża liczba sytuacji, które mogły być przez Arsenal wykorzystane, z drugiej strony duża liczba sytuacji, które mogły skończyć się bramką dla Walencji w pierwszych kilkunastu minutach meczu, więc no uczucia mam odrobinę mieszane, bo przede wszystkim ta sytuacja Lacazette, gdzie niesamowitą obroną popisał się Neto. Naprawdę, tych wszystkich zawodników już mam. No dobra. Więc mogło się skończyć wyżej, ale 3-1 to też nie jest najgorszy rezultat. Mówmy się, nie można tutaj płakać. Co innego z tymi paczkami. Są co prawda drugie banery z rzędu. Jest Urugwaj, środkowy obrońca, czyli będzie Jimenez. Ale... no to nie jest raczej powód do tego, żeby się cieszyć. No, nie mieliśmy żadnej dobrej karty w tym drafcie na dobrą sprawę. W tych paczkach na dobrą sprawę. Zobaczmy, jeszcze mamy player pick. Tutaj sobie weźmiemy. Benjamin Pavarda sobie weźmiemy, bo czemu nie? Niech on wejdzie sobie do naszego klubu. To sobie bierzemy oczywiście wszystko do klubu. Zobaczcie, w ogóle bardzo dużo zawodników było w tej paczce. Mam wrażenie, że naprawdę pod tym względem nam się przeparciło. Oczywiście te wszystkie jednorazówki trzeba brać. To jak to menu działa powoli, to jest naprawdę masakra. Dobra, tu będziemy mieli parę duplikatów. Tak jak widzicie, naprawdę mnóstwo tych zawodników tutaj nam siadło. Szkoda tylko, że większość z nich, coś czuję, to będą duplikaty. Chociaż Mukanjo, zresztą Mukanjo to była jakaś... Ja nim kiedyś grałem naprawdę dużo. To był przecież nowy Pele, tak został krzyknięty. Dobra, tak więc to możemy sobie teraz squicksellować, zawsze 3000 do przodu, mógłbym to sprzedawać, ale teraz wyprzedaję karty złote i przyznam szczerze, że na to zwyczajnie nie mam czasu. Ale muszę powiedzieć, że zaintrygowało mnie jeszcze na koniec tego odcinka TSBC, gdzie mamy player pick 80+ do wyboru. Zobaczymy sobie, zrobimy sobie jedno, bo czemu nie? Musimy mieć zawodników 10 rzadkich i jednego możemy rzadkiego nie mieć. No, nabiliśmy klub sporą liczbą graczy. Zrobimy to tak, żeby było najszybciej. Wydaje mi się, że w ten sposób będzie zdecydowanie najprościej, że zrobimy sobie to z Premier League i z Championship, więc wrzućmy sobie to, co możemy z tych zawodników. Weźmy sobie oczywiście jeszcze Premier League.
Okej, 84 raczej tu rzucać nie będziemy, ale już poniżej 80 możemy na spokojnie władować do tego zespołu. Kogo tutaj jeszcze możemy? Mina, proszę bardzo, Dendonker, Gross, Shirley. Dobra, i teraz jedynie musimy to poobracać, żeby było zgranie, ale to nie będzie wymagało od nas zbyt wiele klikania, co prawda tutaj nie zrobiłem najlepiej, ale teraz mamy bardzo dobrze. Mógłbym dać jedną kartę nieświecącą, ale już przyznam szczerze, bez przesady, mamy to zrobione w ten sposób. No i zróbmy sobie jeszcze tylko ten jeden player pick na sam koniec, żeby zobaczyć, jak tam nasze szczęście. Przetestujmy je. Może jakiś pack and play pod te player picki bym zrobił? Zobaczymy. Na razie czas otworzyć i nie jest źle, słuchajcie. Sergio Asensio mogło być zdecydowanie gorzej. Tak więc mam nadzieję, że wasze paczki były lepsze niż ten player pick, ale przynajmniej nie słabsze. Życzę wam miłego dnia, jeżeli oglądacie to rano, jeżeli oglądacie wieczorem, to miłego wieczoru. No i co? To było na tyle. Mam nadzieję, że takie coś wam się podobało. Jeżeli będę miał nagrody, dajcie mi znać, czy mam je otwierać. Łapką w górę, komentarzem, no i oczywiście subskrypcją na kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco. A teraz to było na tyle. Na razie. Piona!